Was wszystkich bardzo serdecznie w ten upalny dzień. 32 stopnie. No ale cóż, trzeba pracować. Dzisiaj będę się starał zrobić ścianę oddzielającą kabinę od części mieszkalnej. Użyję do tego profili drewnianych 34x44. No, na to pójdzie płyta. No to będą jakieś drzwiczki, jakieś okienko, coś tam. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Zabieram się do roboty. Schowek można wykorzystać to miejsce. I tu będzie jeszcze jedna, tam jeszcze jedna. Tu dam słupek, tam dam słupek. Pięknie. Cudownie. Muszę tylko złapię wysokość. Zrobimy na 57. Jeszcze w ogóle tutaj tak zrobiłem. Chciałem tu z pochobie trochę, bo także lecimy dalej. No i mamy już część ścianki, coś tam zrobione, teraz będę leciał góry. Pomalutku do przodu, kolejny etap, będzie trzeba to przywiercić teraz. Słuchajcie, 30 par stopni. Ładny szok. No i mamy efekt końcowy. Się oddalę. Tak to wygląda. Robota zrobiona. Była ściana, a ściany nie ma. Jest tu. A była tu już. Nekrobisz nie po kolei, no to... No i Pawciu myślał, że sobie tam z tamtej strony no, przykręci płytkę ładnie, ale kurna, niestety się przeliczył, bo mu płytka nie chce wejść. Nie mógł dociąć tu rogów, ale dzięki mojej wspaniałej żonie, która zrobiła wspaniały... Template. Z folii. Odrysowaliśmy markierkiem. No i mamy ściankę wręcz. Okleimy ją karpetem szarym z tamtej strony. Co teraz zamierzamy zrobić? Szczerze, i ścianę przykręcimy i będzie ok. To jest najgorsza rzecz po prostu. Ta ścianka. Wszystko jest najgorsze na razie. Największy fan. Nie mówmy, jeszcze, że najgorsze. Największy fan. Zrobiłam dzisiaj pięknie sufit. Widzisz, ile rzeczy ja zrobiłam. No, sufit mamy zrobiony w ogóle. Jest folia już położona. Sreberko oklejone naokoło, słuchajcie. A to jest płyta, którą Paweł wymierzył i dociął. A to jest moja. Karpecik jest z tamtej strony. Tu jest płyta, tu na dole będą schowki. Także tu będzie ściana. Będzie ok.
tak wygląda w środku. Ładny, milutki karpecik. Halo, witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj robimy płyty na ściany i może trochę paneli na suficie, jak się uda. Także działamy. Mam pomagiera. No. O, nie chcę się ujawnić. Inkognito dzisiaj pracuje. Tak. No i synuś, no i tak go znacie. Wielkopomna chwila. Pierwsza płyta do mnie. Pasuje? Pawcio dociął za pierwszym razem? Niemożliwe. No kurde, elegancko. No i gitara. Co? Kręć. Nie chcę się już. Nie mam siły pracować przy tym wanie. No to zostawię. Oczywiście to był żart. Żeby mama nie usłyszała. Żeby mama i tak mama usłyszy teraz w tym momencie. To. Idę po wkrętareczkę. Dokręcimy to. Masz? Kurno. Wpadła śrówka wyjaja. Dzwoniło, kurno. Za kierowcą. Co z tobą? No. Teraz sobie wyobraź, wszystko zrobione i mi dzwoni śrubka. Tu będzie słupek, także tu będzie łączenie ścian, nie? No elegancko, nie? No super, kurde. Można się kąpać prawie. Brodzik ma 60, tu nawet tu brodzik ma 70, nie? A okej, okay, myślałem, że będzie cały maszyn. Także mamy, nawet jak tu dojdzie centymetr, to nam zostaje 69, z tej strony centymetr, to nam zostaje, niech zostanie 67. Nie? Tak, tak. To i tak jest, wiesz, i tak jest luz. Si. No tu będziemy mieli ściankę, tak? Przypuśćmy. O. Tu dojdzie jeszcze płytka. Przypuśćmy, że tu jest. No zobacz, jest 68, to nawet na dojdzie na płyty po 2 cm, to będzie 66 cm w środku. No małe to będzie, no ale... Małe? Ja miałem powiedzieć, że duże. Tak? No kurde, no w takim banie? No dobra. Jaka nie będzie, zawsze ale będzie można się ochlapać. No, wiesz. A jak ściana solidna? No nie wiem, nie rusza się. Słuchajcie, wam pokażę taki patent na odrysowywanie łuków na ścianie. Już sam kiedyś podejrzałem. Więc robicie sobie taki kawałeczek drewna. I teraz tak. Ja używam płyty, którą zdjąłem z boków ściany, jak kupiliśmy wana. Teraz ten wymiar, tą odległość, mierzycie po tą. Odległość mierzycie, wiercimy tu dziurkę. Wsadzamy tu ołówek i teraz ten koniec będzie nam jechał po ścianie, a ołówek będzie nam zaznaczał idealny łuk na ścianie. No i ołóweczek jest? Jest. No to ciach. Zrobimy Picasso końcówkę. Freehand. No i mamy tutaj przykładowy taki kawałek płyty. Dotniemy to, dosuniemy. Jak będzie wszystko ok, to będzie można ciąć. To będzie można ciąć na grubej. Job done. Idziemy. Stwierdziliśmy, żeby dociąć tą ściankę, to musimy mieć panele. No zaczęliśmy robić panele też. No, 7,5 mm grube.
sosnowa drewienko. No czarne wkręty, taki chcieliśmy efekt. Dlaczego tutaj kręcisz, jak widzisz, że tutaj tak brzydko zrobiłem? I jedziemy dalej. Podam panelika. I sobie siedzi. No i tu widzicie, tamtym sposobem, co wam pokazywałem, docinanie, nawet spoko to wyszło. Kącik tu jest zachowany. O, także tutaj można już kręcić płytę. Na górze też. Robota zrobiona. Powoli się fachowcem staje normalnie. Nie wkręcaniu wkrętów. A co ty tutaj robisz? Ja tutaj oklejam karpecikiem, żeby tu było takie milutkie. Tu włożymy później uszczelaczkę. Wszystko ładnie wepchniemy pod uszczelkę. To będzie panel. Mhm. Fajnie to robisz. No, jakie milutki. No, fajnie. Super. Nie, tym narzędziem jest już. Słabo? Słabo. Nożyczkami lepiej. Nożyczkami lepiej. Okej. Dzisiaj zajmę się wykończeniem drzwi. Jak widać tutaj jest już oklejone pianką, a tutaj już jest karpet. Teraz zrobię karpet z drugiej strony. Używam takiego kleju sprayo. Bardzo dobrze ten klej trzyma. Jest to całkiem fajnie.
macie ścianę. Będzie bilutko. A jeszcze trzeba zrobić na górze. Tak jest z drugiej strony. I tutaj też już jest gotowe. Wszystko ładnie pasuje. Ładnie wyschło. To robiłam wczoraj. Korzystając z tego, ja dokończam oklejanie karpetem płytę, która będzie tam na tylnych drzwiach. Używam do tego tego samego karpetu, który używałam tutaj na drzwi. Bardzo fajnie się z nim pracuje. Jest uciągliwy, można go sobie ładnie ukształtować do dowolnej formy. No i oburzyłam już tamtą stronę. Teraz będę przyklejała tutaj te brzegi, żeby były podwinięte. Do tego mam taki klej w sprayu, który też bardzo fajnie działa, szybko się klei. No i na szczęście ładnie schodzi z rąk, jeżeli niechcący się gdzieś tam sypnie.